To zaczynajcie już, my robimy. Dzisiaj robimy, bo inaczej po prostu. O, kochani, wiecie co dzisiaj robimy? Dzisiaj gramy w parach. A co gramy w parach, Kania? Robimy test, jak dobrze się znamy. Losujemy osobę, której kupujemy rzeczy z nią związane. Mamy jakby kilka kategorii. Mamy koło fortuny, które zadecyduje, kto z kim jest w parze i komu po prostu te rzeczy bierzemy. O! O! O nie! Czyżby było to niezastąpione! Tu! Ej, ostatnio w ogóle cały czas jesteśmy razem. Tak. Dzisiaj tak przegram ten challenge, że to jest hit. Co? Przecież my się znamy perfekcyjnie. Stare konie. Ale biorąc pod uwagę kategorie, jakie mamy, wydaje mi się, że mnie będzie łatwo dosyć ogarnąć. Bartek L będzie, patrz. Albo ja. Wiktoria. O! Jest to... Ej, ale w sumie też ostatnio byliście razem, nie? O, czyli przegraliśmy. Myślę, że mogę mieć z tobą ciężko. Ciężko, ciężko. Ja to się cieszę, ja tam o Fausti kilka rzeczy wiem, więc ja myślę, się, że, myślę, że dobrze strzelam. Ogólnie Bartek jest taką zagadką, że... Czemu zagadką? Słuchaj, no, no bo na przykład twoim ulubionym kwiatkiem jest jakaś przychlastka. Przylasz? O, ci zora. Przed tym, jak pojedziemy do sklepu, musimy was zaprosić do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania naszego kanału i do wbijania na nasze Instagram. Ta. I do tego i tego. I na TikToka. O! Już was nie męczymy, idziemy na zakupy. Jezus Maria, weź to nie tak mocno. Bartek Laskowski jest osobą, która jest turbo, jeszcze raz turbo nastawiona na zdrowie. Na to, żeby wiecie, wszystko było healthy as hell. Jest świrem, który się rozciąga, roluje, ćwiczy, je zdrowo i to się wszystko szanuje. I słodycz, który mu kupię, będzie to słodycz bio. O, herbatniki! Bezglutenowe herbatniki do herbaty. Ale to jest wszystko z miłości oczywiście. O, ogólnie wszystko je. Patryk jest wszystkożerną istotą, poza brokułami i warzywami ogólnie. On na pewno lubi Kinder Bueno, ale czy jego to jest ulubione, to może być właśnie ten moment, kiedy tracę punkt. Ja myślę, że Wika jest trochę tak jak ja, że nie ma jakiejś jednej ulubionej rzeczy. Mam kilka pomysłów, ale boję się, że tych rzeczy może tutaj nie być. Ze względu na to, że wiecie, Wika jest z Anglii, ona też bardzo lubi dużo angielskich słodyczy. Mamy Reese's. O nie, ale to chyba nie są te w tym samym smaku, co Wika lubi. One troszeczkę wyglądają inaczej, bo nie są w takiej czekoladzie. Kurde. Tak jak mówiłem, Bartek Kubicki jest zagadką, nie gada o swoich rzeczach tak jakby swoich ulubionych, mimo tego, że dużo nam przedstawia ciekawostek wobec świata, wobec jakichś takich rzeczy, a o sobie nie mówi za dużo tak naprawdę. Takie ciasteczka zawsze się zachwycają, więc myślę, że to będzie dobry strzał. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ale wydaje mi się, że... Hania będzie łatwa. Hania dała mi taką delikatną podpowiedź, powiedziała, że jest taka basic. Nie wiem, czy tak powiedziała, coś w tym stylu powiedziała. Damy sobie radę, jest tylko jedna poprawna czekolada, którą Hania lubi najbardziej na świecie. To jest ta główna, którą daje, a to jest ta bakupowa. Myślę, że Kinder smakuje każdemu, więc jest to taka, wiecie, safe opcja. Ja wiem, jaki jest Patryka ulubiony napój. Poza kolą, on uwielbia niebieskie picia na 100%. Ale kupię mu też kolkę. Ty, on nie lubi jakiegoś takiego alesiku, czy czegoś takiego? Wika to największa fanka Kubusia. Za każdym razem po kryjomu wsadza go do koszyka, do innych zakupów. Malina. Okej, Wika, mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Dobra, czas na napój Bartka. Wiadomo, co to będzie. To do wycięcia. O, to wygląda poważnie, to. Ale to 100 zł kosztuje, to chyba nie. No, no halo. Serio? Dobra, tu cześć. Słuchajcie, Hania mi podpowiedziała, że kawę można powąchać. Bo tu jest dziurka, którą można powąchać kawę. Mam problem z napojem, ale dam wodę chyba po prostu. Trochę stypa, wiem, ale wydaje mi się, że woda jest to, co Hania lubi najbardziej. No i teraz napoje. No i to jest ciężkie, no jestem fatalna w tym challenge'u. No ale na co dzień Fausty pije wodę, no. Wiesz, zapisałam sobie jakiś napój bez laktozy, bo myślę, że to będzie bekowe, więc mogę jej kupić albo mleko bez laktozy, albo mogę jej kupić jakiś jogurt pitny bez laktozy. Rzecz w ulubionym kolorze. Bartka ulubiony kolor to jest chyba kolor zielony. A weźmy mu, kupmy to. To jest kolor w jego ulubionym, ty myślisz, że to jest git fest. Wszyscy wiedzą, że ulubiony kolor Patryka to czerwony, a skarpetki mu się na pewno przydadzą. Postaram się znaleźć coś, co jest kolorowe, bo mi się wydaje, że tak jak ja, nie mam, Wika nie musi mieć jakby ulubionego koloru. Kupię jej kredki i kolorowankę. Przyjacielskie zwierzaczki, szalone zwierzaczki. Ja wybieram szalone, bo Wika jest szalona. Teraz czuję się jak takie dziecko w raju. Jest nawet taki, powiedzmy, w kolorze gengarka by się tu znalazł.
Jessica będzie zachwycona. Bartek mówił, że chce sobie kupić do pokoju dużo roślinek. Jaki to jest kwiatek? Szmulica? I myślę, że kupię mu po prostu doniczkę w kolorze niebieskim, bo z tym mi się kojarzy. Nie wiem, czy to jest jego ulubiony kolor, ale tak mi się wydaje, że będzie to najbardziej odpowiednie. To jest całkiem ładna. Squishy, jakbym jej kupił pomarańczowe. Pierwszy raz od 10 lat jakoś, stary. Ej, no nie ma tragedii, co? A jakbym jej taki hełm kupił? Tak, bo ona jest po budowlance. O, stary! Piła motorowa, moi ludzie tańczą. O, kartoni tam jest. Jest franka na niej? Dobra, git. Myślę, moi mili, że mamy wszystko. Mamy tutaj... O, to się straszyłam! It's just a prank. Dobra, co tam masz? Niektórych rzeczy nie jestem pewna. Na przykład koloru nie jestem pewna. Na początku myślałam, że może to być taki jasny zieleń. Więc jeżeli to będzie ten kolor, no to widzicie, miałam go w głowie, ale jednak nie idę tym tropem i wybiorę coś w kolorze oczu Fausty, czyli błękitny, piękny zeszyt na przykład. Myślę, że fajny. Na razie go sobie tutaj dam. Pytanie, jaką rzecz najbardziej potrzebuje Bartek? Czego mu najbardziej do szczęścia brakuje? Proszę Państwa, włosów. Hair Growth Stimulating Serums, Anti Hair Loss. Patrz, nawet mamy przed i po. To włosy Bartka. Wygląda jak karkonoski las po kwaśnym deszczu. Nie wiem, czy to w karkonoszach jest, szczerze powiedziawszy. Ale to już wygląda przyjemnie. A jesteś taki jak włosy w sprayu? Rzecz, której potrzebuję. Dezodorant. Ale... No, dezodorant. Kupię mu dezodorant. O. Pachnie mężczyzną. Kupię mu. Ona często zabiera mi patyczki do uszu, autentycznie. To będzie teraz zabawne, ale bo z takich innych rzeczy, jakichś większych, to nie mam pomysłu, dlatego kupię jej, będzie śmiesznie, patyczki do uszu, bo wiem, że to ty. Okej, lecimy dalej. O? Co? Co się właśnie tutaj wydarzyło? O nie! Nie było przyklejone. Ja jestem taka, że już mam wyrzuty sumienia, nie? Mimo, że to się stało przez przypadek, ja już mam wyrzuty sumienia, że ja to zrobiłam specjalnie. Zapytam pani, co z tym zrobić po prostu. Coś, co Bartek potrzebuje. Tak jest. Ja może jej kwiata kupię. Coś, co potrzebuje, bo jej umarł ostatnio. O, stary. Milion IQ. 52 zł. Kto za to płaci dzisiaj? No około... A mam fest dorąbany content, ale muszę wydać 120 zł. Mogę 120 zł? Dobra. Ogólnie? Myślę, że rozwalę ten challenge, nie? Stary. Teraz lecimy na najciekawszą kategorię, czyli rzecz związana z ulubioną kategorią filmową. I tutaj Patryk już od tygodnia nam gada o tym, że on uwielbia filmy, w których jest detektyw, zabójstwo i nie wiem, zestaw małego detektywa by się przydał. O, zestaw małego detektywa. Wyposażę. Są kajdanki, może im się przydadzą. Jest odznaka i lornetka. I'm proud of myself. Wydaje mi się, że on lubi thrillery. Takie rzeczy przyprawiają o strach. A wiadomo jak strach, to z Franco. Wiem, jaki Wika lubi filmy oglądać na przykład na TikToku. Wika lubi filmy tak. Z myciem kibli, z wyciskaniem pryszczy, ze sprzątaniem, ale to by było za łatwe. Kurde, nie pamiętam, czy lubi horrory. O, w sumie Patryk nie lubi horrorów, ale Wika chyba lubi horrory właśnie. Dinozaury. Ale jak teraz... Ale obrzydliwe, co? To jest horror moim zdaniem. Dobra, wiecie co? Kupię i zrobię pranka. Bartek lubi jakieś takie, nie wiem, drama, jakieś filmy, gdzie wiecie, jakaś jest akcja psychologiczna, takie z rozkminką. I najczęściej właśnie takie, żeby były emocje, czyli na przykład jakaś, wiecie, jakiś detektyw ściga kogoś, więc bym kupił mu jakiś pistolet. Stają nam tylko pistoleciki na takie strzałki, takie gumowe. Tylko to jest strasznie drogie, na tym je zabiję. Nie dość, że kawę drogą kupiłem. Myślę, że taki może być git, co? Ile to wykosztuje? 220. Dobra, wezmę dwa, będę mógł się przynajmniej pobawić z Bartkiem później, jak już to skończymy odcinek. Dobra, bierzemy. Coś z kryminalnymi. Stary, mamy to. Jak zygzak ma No i właśnie komedie też mi nie pasują do Fausty. Jak już to komedia romantyczna, na to wiem, że coś, co na pewno się Fausty spodoba, to jest to. Serio, to jest coś, co się Fausty na pewno spodoba i to biorę pod coś w jej ulubionym kolorze razem z zeszytem i zobaczę, co potem wezmę. No to jest dorosłość, moi mili. Ja się cieszę, jak sobie kupię worki na śmieci, które pachną. Be happy, komedia,
bo szczęśliwa komedia i serduszka. To są czekoladki w kształcie komedii romantycznej. Jaka przekąska Bartkowi najbardziej smakuje? No pewnie chipsy, ale co mu najbardziej smakuje? To coś, co może po kimś dojeść i za co nie zapłaci. Muszę zrobić ostatnią rzecz, która sprawi, że każda słona przekąska będzie smaczniejsza, czyli nadgryźć ją, bo Bartek uwielbia dokończać po każdym. To jest bardzo prawdziwe, Bartek nie przypuszczał nas z domu tego, tak, że coś ma się zmarnować. Wika się kiedyś wysprzęgliła, że jego ulubioną słoną przekąską, widzę. On kojarzy, że uwielbia takie chipsy. To jej zjadłam ostatnio i była na mnie zła, ale wiem, że lubi też Pringlesy bardzo, ale lubi też Doritosy. Zawsze Bartek jadł rzeczy, które my mieliśmy po prostu, więc może rzeczywiście kupię po prostu coś, co ja lubię i tyle, nie? Na pewno pójdę w chipsy, no to jest znowu bezpieczna opcja, zainspiruję się odcinkiem, jak nagrywaliśmy, wiecie, droższe versus tanie i tam właśnie ona też rozpoznała Pringlesy, chyba właśnie to był cheese and onion, więc biorę. Mówię wam, dzisiaj szybka akcja. Idę po ostatnią rzecz, czyli przekąskę słoną, chodźcie ze mną, zobaczycie, co to jest. Uwaga, typowo. Odebrałem już ostatnią paczuchę i wracamy do domu. Siemano. Jestem ciekawa wszystkich reakcji po prostu. Tak jest. Tak. Ta reakcja w domu. Także widzimy się w domu. Słuchajcie, dojechaliśmy do domu i z Fausti mamy rozkminę. Bo ogólnie idąc na zakupy, każdy z nas miał kupić papier toaletowy, bo jest deficyt w domu Gen Z. Jesteśmy ciekawi, czy Bartek Kubicki też zapomniał, bo jeszcze nigdy nie kupił papieru. Ale mi się wydaje, że kupił. No to co, robimy tak, zakład? To robimy zakład. Otóż się chociaż. Dobra. Ja wierzę w ciebie, Bartek, proszę! Bartek, kupiłeś papier? Tak. Tak? Wygrałam jedynkę! Jedyna w ciebie uwierzyłam! Proszę bardzo, nie ma za co. Proszę. A jako nagroda dla tego, kto będzie miał najwięcej punktów, jest miano najlepszego przyjaciela. I najlepszego słuchacza. I najlepszego słuchacza. Tym na pewno nie jestem ja. Mamy pierwszą rundę i jest to ulubiona słona przekąska. Bartek mnie zabije. Trzy, cztery. Nuggetsy? Czy McDonald's to jest przekąska, czy to jest danie? Przekąska. Musisz się podzielić, Hania. Dzielę się. Cieszę się, że ty też trafiłaś. Tak. Ej, pan wyniósł ode mnie wręcz dwa punkty. Okej, mamy kolejną rundę i jest to ulubiona słodka przekąska. Trzy, cztery. A ty nie do końca. Czyli przyjadł mi się teraz, ja od dzieciństwa Kinder. To ja się tym zaopiekuję. Jestem bardziej już w stronę Kinder Maxi. Jakbym z tej nie lubiła, to kupiłem tą drugą, żebyś miała tą, którą lubisz. Z tymi? Tak. O Jezu, jaki kochany. Brawa. Ale jak się prosuje punktacja? Ty masz półtora, bo trafiłaś firmę, ale nie rzecz. No ode mnie masz punkt, bo to jest serio moja taka... Ja uwielbiam Gli Oreo i Milkę, a to jest połączenie i zwieńczenie jakby wszystkiego, co jest najlepsze. No i git, no i pięknie. Tu. Teraz mamy ulubiony napój. No i tu nie trafi. Dobra, ale za co Bartek będzie zadowolony, bo pije ci wodę. Ale to jest bardzo dobry wybór. Ej, serio, jakby woda. Niegazowaną. Niegazowana, koniecznie niegazowana. Ej, kocham wodę i dziękuję, że mi kupiłeś wodę. Ej, znasz mnie jak full punkt? Full punkt. Uo, ty serio. Też, ty też. Ale Patryś, nie żeby coś, ale kupiłam ci też swój drugi. To mnie, bo jestem bardziej mocny. Tak? Tak. To jest śmieszne, bo jak my tutaj tak siedzimy i klaszczemy, to jakbyśmy byli na takiej grupce wsparcia. Tak, powiedziałeś to! Rzeczy w ulubionym kolorze drugiej osoby. I tu, uwaga, bo tu jest, mi się wydaje, że masz dwa kolory. No. Wiem, że masz pomarańczowy i zielony bardzo lubisz. Dobra, czyli już zgadzam. I kupiłem rzeczy w obydwu kolorach, ale kupiłem coś, połączyłem, żeby ci jeszcze się przydało, bo wiem, że... Marchewki? Nie. Ja miałam akurat ułatwione zadanie, bo każdy wie, jaki jest ulubiony kolor Patryka. Nie, nie. Oj. To nie jest to! Co? Na cztery możemy powiedzieć. Trzy, cztery. Czerwony. Czarny. Niebieski. Aha, niebieski. Niebieski. Niebieski? To ale twój ulubiony kolor to czerwony. Rysiki czerwony. No ale czemu to mój ulubiony kolor? A mój ulubiony kolor to fioletowy. I o, co? To dobrze, bo kupiłem. Tak. Nie, nie, serio, to serio, lubię najbardziej fioletowy. Co to jest? No jest po budowlance. Mi się wydaje, czy to pasuje idealnie. Tak, ale jest tak. Zielony kupiłem. Coś fajnego. Wow! Jakie fajne! Ej, bo ja ogólnie kocham żaby i chciałam ci jakby przydzielić pół punkta za ten pomarańczowy, no bo jakby nie określam się, że to jest mój ulubiony, ale za żabę. Jak to zafascynowało. Półtora punkta. Jeden punkt. Wyglądasz jak miniony.
Ej, wyglądasz jak minionek, autentycznie. No ty niestety ode mnie masz 0 punktów. Okej, kolejna runda i jest to rzecz związana z ulubionym filmem. I nie wiem do której kategorii to było, ale powiedziałaś mi przed startem, że w niektórych aspektach jesteśmy podobni. I się zainspirowałem tym. Dokładnie o to mi chodzi. Oh, yeah! Wow! Będę miał zabawkę do uszu. Kajdanki, wiedziałam. Ja lubię też właśnie kryminały. To są kryminały. Dobra, najlepsza rzecz. Moja najlepsza to była właśnie z tymi filmami, ale ta myślę, że mi się podoba. Widzowie. No już, trzeba. Zostawiliście łapkę w górę, Bartek was obserwuje. Tak. I ostatnia runda. Jak to ci się nie spodoba, to będę tak zawiedziony. I w tej rundzie musicie pokazać rzeczy, której potrzebuje druga osoba. O Jezu. Przykro mi. Ej, nie, to nie jest przykre, bo ty zawsze gadasz o tym, że potrzebujesz dezodorantu i że ci się kończy i nie masz. I nigdy nie używa takiego. No. I nie chodzi o to, że śmierdzisz. Czy to jest coś, czego potrzebujesz? No tak, bo mi się kończy. Nice. A ty też będziesz zadowolony. Ja co? Nie patrz! No! Mojej! Jakie ładne! I ma takie osiusiaczki! Tak, ale właśnie te drzewka są ładne, ale wyglądają jak anioły peniska. Ale wygląda jak mandragora z Harry'ego Pottera. I słyszałem, że ostatnio wam się coś z kwiatkiem stało, to pomyślałem, że potrzebujecie nowego. Tak, jak i dwóch typów wam liście powyrywało. No masz punkt. Gratulacje, jesteś dobrym słuchaczem, dobrym przyjacielem. Jak macie jakieś problemy, możecie do mnie przychodzić. Ulubiona słona przekąska. Dobra. Ej, tak, ale kurczę, nie wiem czy ten smak, nigdy go nie jadłam, ale ogólnie... Jak to są, to co ostatnio jedliśmy? Nie, to były patykowe. Ale wiesz co, tutaj o smak nie chodzi, bo tutaj liczy się to, że jest Lacey i Oven Baked, tak? Serio? Tak. Czyli to jest ta przekąska, którą... Tak, ja też uwielbiam to i nawet stojąc przy nich zastanawiałam się, kurde, lubię je, ale wiem, że Wika też je podjada. Ej, tak się cieszę! No, nie? Jakby no, to jest nic, no, a tak się cieszę, że nam się udało, bo tak, ja będę patrz teraz. Ulubiona słodka przekąska. Dobra. Cokolwiek z Kindera. Tak? O nie! Ale nie, właśnie ja... Wytłumacz się. Tak? Wiem, że Wika lubi Reese's Peanut Butter, ale nie było ich, więc no, kupiłam po prostu Reese's, które też mają Peanut Butter. Ta kategoria Reese's to jest fajnie przeze mnie nienawidziona. Ja wiem, bo ty lubisz te takie, tak, te jak kubeczki, takie, tak, no ta i nie było. Ja to lubię, ale to nie jest coś, co mi wpadło pierwsze do głowy, więc przyznam pół punkta, bo rzeczywiście bym kupiła Reese's, ale Cups, no, ale daję pół punkta. Następna kategoria ulubiony napój. No i tutaj miałam problem. Ja też, prawie. Super. Miałeś, że jest mało... jogurtów z bezlaktozy do picia! Ej, tak! Tak, tylko że Kubuś Play, ale zaliczam punkt, bo uwielbiam wszystkie Kubusie. No, jak ogólnie kocham nowe, ale nienawidzę jogurtów pitnych. I rzecz w ulubionym kolorze. No tu jest ciężko, tu jest ciężko. Wątpię, że trafisz, Fausti. 3, 4. Błękitny. O, tak! O, nowe, nie mam ulubionego koloru! Ja też nie mam ulubionego koloru! Nie! Ale lubię, ogólnie bardzo lubię niebieski, ale ja nie mam ulubionego koloru. Ja stwierdziłam, no ej, ale to jest idealne, przydatne i... Tak! Ty mi się też płyn, no, uwielbiam. A tu notes do manifestowania. Ej, jaki ładny, serio! Rzecz, której potrzebuję. Ja mam nadzieję, że Wika się na mnie nie obrazi. Ojej, wiem co to będzie. Ja chyba też wiem co to będzie. Ja nie mam pojęcia. Ej, ale tak! Ej, powiem ci, byłam ostatnio w sklepie i nie było tego, w ogóle wszystkie były sprzedane, a chciałam kupić, ale tak potrzebuję, no. Bo Wika to jest złodziejka! No to rzeczywiście, no potrzebujesz. Tabletki na alergię. Tak! W sumie tak, bo nawet dzisiaj byłam w aptece i zastanawiałam się nad tym, czy kupić tabletki na alergię. Czyli mamy po punkcie. Okej, ostatnia kategoria to rzecz związana z ulubioną kategorią filmu. Strzeliłam, że to może być komedia romantyczna. Ej, ale wiesz co, jakbym miała wybrać, jakby nie mam ulubionej, bo bardzo lubię wiele gatunków, ale jakbym miała wybrać, to właśnie lubię i komedie romantyczne najbardziej i dramaty. O, powiedziałam! A to są w sumie melodramaty, jakby nie patrzeć, więc dam ci pół punkta. 3, 4. O Jezu, co? Kolory, tak? Tak, tak! Rzuciła takie pajączki. Ale tak, jest straszne! Tak. Pokaż mi go, pójdź mi to na nie. Mam nadzieję, że ci się spodobają te rzeczy, co ci kupiłem. To teraz ja ci powiem najważniejszą rzecz, taką, że ja sam połowy nie wiem. Jakie masz? Jakie o mam. Sobie. Ale to jest to, co... Powodzenia. Ale rano właśnie jak gadaliśmy, to Bartek... Ja to nie wiem. Nie.
nie wiem, co ja tam lubię. I... Za każdym razem, jak widzę Bartkę, który wcina coś, jakąś słoną przekąskę, to jest coś, co ktoś otworzył, coś, co ktoś już jadł, moja ulubiona i Bartka miarło. Takie. To są strągi, proszę państwa, chili lime. Chili lime to są najlepsze, jedne z najlepszych shipperów, jakie istnieją, bardzo je lubię. Tak sobie myślałem, co ci zawsze najbardziej smakuje, co najbardziej zawsze ciebie zadowala. To nie jest nic konkretnego, to jest po prostu coś, co możesz po kimś dokończyć. Ja kupiłem kanapkę chorizo, która jest nadgryziona 3 razy i proszę bardzo, oficjalnie możesz ją po mnie dokończyć. Tak się smacznego. Czyli podobna bilidonka była między nami. Tak. To, że dojadam po kimś, wychodzi z tego, że ja po prostu nie lubię, jak się jedzenie marnuje. Tak. I lubię jeść za darmo rzeczy. Tak. Więc, ale, proszę państwa, dam ci tylko jednak pół punkta. Okay. Przez to, że tu jest chorizo. A nie lubisz. A jednak chorizo nie siada mi. Kolejna kategoria, ulubiona słodka przekąska. Słodka. I tu ja mogę lecieć pierwszy, bo wiem, że na pewno nie trafię kompletnie tego. Poszedłem na dział bio i kupiłem ci bio krakersy. Wow! Bezglutenowe! Bezglutenowe! Ale to nie jest słodkie! To jest słodkie. Trzeba spróbować. O nie! Ja się wyrznę, dziadka! Nie, szczerze, jest smaczniejsze niż się spodziewałem, jak zobaczyłem pudełko. Nie, szczerze, za to jakbyś mi dał punkta, to bym ci nie uwierzył. No teraz już wiesz, czego nie kupować. No. Tak, kupiłem ci coś, co po prostu widziałem, że jadłeś od kogoś, okay. I powiedziałeś, że ej, ale to dobre jest. No nie, kupiłem po prostu ci te sofciki, tak. Które... To sofciki, you can go wrong with sofciki. Kategoria ulubiony napój. O, i mam tutaj 2 napoje, woda, tak. Zwykła woda taka, wiesz, z garażu. Z garażu wzięta, dokładnie. A drugi napój jest to aloes. I nie wiem, czy to jest faktycznie coś, co tak? Dobrze? To jedyny słodki napój, który Bartek jest. Tak, 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 tak. Jest, tak. Dobrze pamiętam. Bardzo no to super. Akurat. A wiecie, co ja zawsze robiłem z tym aloesem, żeby go móc w ogóle przełknąć? Brałem sitko i przerzucałem te gluty. Piłem i piłem samą wodę, bo woda jest turbo dobra, ale te gluty mnie denerwują. To mój napój, no to myślę, że to jest najbardziej taki klasyczek, jak każdy zna, że Bartek najbardziej jedyne, co lubi, to... Kawkę, proszę państwa! No, jest taka jedna kawa, którą jakbyś kupił, to bym cię zaprosił do łazienki na 5 minut, bo jest tak dobra. Tylko na 5? Myślisz, że więcej potrzebuję. Ja mam 2, a Bartek ma 3. Bartek leci. Dobra, kolejna kategoria to rzecz w ulubionym kolorze i to podejrzewam, że będzie ciężkie. Chciałem ci coś kupić takiego, żeby ci się też przydało. I niedawno mówiłeś, że chciałbyś mieć więcej roślinek w pokoju, więc kupiłem ci doniczkę. Ej, superancka doniczka. Bardzo fajna doniczka. Fajnie, bardzo fajnie. Nie, znaczy nie mogę dać pełnego punkta, bo to nie jest mój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor to jest stypiarski, bo czarny. Dam ci pół punkcika, bardzo fajnie. Tak mi się kojarzyło, że twoim ulubionym jest zielony. A przy okazji kupiłem płyn. To jest jeden z takich 3 moich ulubionych. Mam taki idealny właśnie zielony. No niebieski też lubię. No i czarny, jeżeli chodzi o ubieranie się. Czarny ja bardzo lubię. Bardzo lubię czarny, na czarny się ubierać. Czego potrzebujesz? Co jest dla siebie? Pewnie... Rzeczą pierwszej potrzeby. I uznałem, że potrzebujesz. Pewnie jakiś pocisk będzie. Więcej włosów. Dlatego kupiłem ci serum stymulujące porost włosów. W drodze do sklepu. Supermarketu, zaszliśmy do apteki po rzeczy na gardełko i od razu kupiłem serum właśnie na porost włosów na zakola. To super! Punkt pełen zupełności zasłużony, także gratulacje. Moja rzecz to jest nie dość, że mem, to jeszcze na dodatek Winsterfig w ogóle we mnie lecało tą dechę z żaglem na stole. By było. Kupiłeś mi deskę? Naprawdę? To coś, ostatnio pytałeś się, czy ktoś to ma, bo ci się skończyło i potrzebujesz tego, więc... O, jak ja mogę nie dać do całego punktu? No jasne, że tak, no majonez i to najlepsze na świecie. Oh yes. Naprawdę tego potrzebuję, bo nie mam swojego. I ulubiona słana przekąska? Można jeść łyżką. Świetna jest jako lody. Próbowałem cię rozkminić i jesteś taki, że wiesz, ciekawostki, takie rzeczy, więc myślę, że to nie jest jakieś, nie wiem, komedia romantyczna czy coś. No i głównie z takie filmy mi się kojarzą ze szczelaninami, więc kupiłem pistoleciki i to dwa, żebyśmy mogli się To są takie ala nerfy, to są?
Tak. No, ala nerfy, no. Czekaj. Jezu, jak od razu się dorwa! Kurczę, no, zabaweczka jest przednia, ale to nie jest ten tak film. Tak naprawdę moje ulubione filmy, tak samo jak książki, to są może stypiarskie, ale biografie. Po prostu nie wiem, szczególnie znanych osób. Albo nie, to nigdy bym nie tak. Takie bardziej dokumentalne na przykład. Nie mam idealnej jednej kategorii filmu, który mi się bardzo jakoś podoba, że tylko to oglądam. Mój przedmiot wiąże się dosyć mocno z gatunkiem, ponieważ gatunek filmowy, który obstawiam, że lubisz, to jako że ostatnio, też to jest ostatni film, który oglądałeś z Hanią i dlatego wybrałem, to był thriller, a thrillery to są dreszczowce i to jest papier toaletowy, żebyś się nie zesrał ze strachu. Dobra, mocne i rzeczywiście... Papier nawet ci się przyda. Czyli co, wygrał ze mną, nie? No kurczę, połową punktu, ale bardzo dobrze. Ej, nie poszło tak źle, jak myślałem. Jeżeli widzowie podobał wam się taki film, chcecie coś podobnego, może z innymi kategoriami, albo dajcie mamy w komentarzach. 1000 zł. Albo mamy budżet 1000 zł, co to na to, Natalia? No właśnie. Piszcie budżet 1000 zł w komentarzach. To co, 100 tysięcy łapek w górę, kochani, i będziemy... I zwiększamy budżet do 1000. Tak jest, tak jest. Na osobę. Na osobę. Teraz dziękujemy wam. Dziękujemy. I do zobaczenia jutro. 18. Łapujcie też, pamiętać.